uczestników konferencji w Głuchowie chciałbym wręczyć panu z prośbą o przekazanie panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystąpienia w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Tu zawarte jest podsumowanie wyników całej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To poprosimy pana mecenasa Kawarskiego, żeby zreferował krótko nasze wystąpienie konferencji do Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, pokrótce zreferuję, w jaki sposób to pismo zostało przygotowane. Na wstępie artykułuję główne podstawowe przepisy ordynacji wyborczej, którym zarzucamy naruszenie czynnego i biernego prawa wyborczego oraz niezgodność z artykułem 96 ustęp 2 Konstytucji. Następnie kierujemy wniosek do Rzecznika o wystąpienie w trybie artykułu 16 ustęp 2 punkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie uchylenia przepisów ordynacji wyborczej. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowie na przedstawiony przez Ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych wniosek. Po zapoznaniu się z bardzo szczegółowym tutaj przedstawionym przez Państwa katalogiem problemów, analizą, ale odpowiadając merytorycznie, co wymaga pewnej analizy konstytucyjno-prawnej, to jedno. Natomiast odpowiedź jest jednoznaczna już dziś, jeśli chodzi o samo zaangażowanie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w tę inicjatywę poparcia na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. To jest już przekonanie Rzecznika Praw Obywatelskich, że w obecnym stanie naszego życia publicznego po prostu są zasady wyborcze, nie są traktowane sprawiedliwie. Konferencja po pierwsze miała podsumować nasz dotychczasowy dorobek ruchu jednomandatowych okręgów wyborczych i zaangażowany w ten ruch wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i wypracowania formuły wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich związanych z ordynacją wyborczą. Po ostatnich wyborach samorządowych, kiedy to lista w Polsce trochę się zmieniła, na powrót zadeklarowało prawie 250 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast swoje poparcie dla ruchu jednomandatowych okręgów wyborczych.